Jeśli chcecie urządzić salon lub jadalnię w stylu rustykalnym, koniecznie obejrzyjcie ten filmik do końca. Dziś zapraszam Was na recenzję kolekcji Atelier z dokładnym omówieniem komody i nadstawki. Beata Barszcz, zaczynamy! Meble z kolekcji Atelier sprawiają wrażenie bardzo masywne. I takie też są. Nie tylko z uwagi na sam design, ale i materiał, z którego zostały wykonane. Przody mebli to lite drewno, natomiast pozostałe elementy konstrukcji to fornir. Dla przypomnienia powiem Wam, że fornir jest to płyta meblowa połączona z warstwą naturalnej okleiny pod bardzo wysokim ciśnieniem. Tak naprawdę fornir wygląda jak drewno. Moim zdaniem różnicy pomiędzy litym drewnem a fornirem praktycznie w ogóle nie widać. Widzę natomiast, że każdy z tych elementów jest inny i niepowtarzalny. Czy to za sprawą naturalnych przetarć, czy naturalnego uswojenia. Jak dla mnie to duży plus. Drewno nadaje tym meblom elegancki, ponadczasowy design. Do wyboru mamy dwa kolory, dąb antyczny i dąb postarzany. Kolor, który dzisiaj prezentuję, to jaśniejszy wariant, dąb postarzany. Tak wygląda drugi odcień, dąb antyczny. Meble w takim wydaniu możecie zobaczyć na naszej stronie. Unikatowy wygląd drewna został osiągnięty za pomocą specjalnej technologii postarzania drewna. Dzięki temu kolekcja Atelier to takie meble z duszą. Niebanalne, nadają wnętrzu przytulny charakter. Producent zwrócił również uwagę na inne detale. Zobaczcie chociażby na uchwyty. W przypadku szuflad uchwyty są bardzo dekoracyjne. Przy szafkach mamy mniejsze, okrągłe uchwyty. Uchwyty zostały wykonane z postarzanego, przecieranego mosiądzu. Nie ma tutaj mowy o żadnym plastiku. W ogóle w kolekcji Atelier wszystkie te metalowe elementy zostały dosyć mocno wyeksponowane. Również zawiasy przeniesiono na zewnątrz, dzięki czemu one ciekawie korespondują z uchwytami. Dlatego też fronty zostały minimalnie cofnięte w głąb mebla. Wszystkie meble z kolekcji Atelier przywozimy do Was już zmontowane. Nie musicie ich samodzielnie składać, więc oszczędzacie sporo czasu. Teraz chciałabym przyjrzeć się bliżej dwóm bryłom z kolekcji Atelier, komodzie i nadstawce. Na pierwszy rzut oka może Wam się wydawać, że jest to jeden duży kredens. Tymczasem tę część stanowi komoda, a tę nadstawka. W górnej części nadstawki znajdują się trzy przeszklone szafki. Wewnątrz każdej z nich znajduje się półka z hartowanego szkła. Jej wysokość możemy regulować na trzech poziomach. Jeśli chodzi o wysokość całej szafki, jest to 58 cm wraz z przestrzenią znajdującą się za listwą. Drzwiczki otwierają się i zamykają z łatwością. Jednak możemy odczuć tutaj pewien opór, z uwagi na mechanizm otwierania i zamykania, który został tutaj wykorzystany. W środku znajduje się podświetlenie, które jest w standardzie, w cenie mebla. W dolnej części znajdują się odsłonięte półki. Dwie większe o wysokości 43 cm z taką dekoracyjną listwą oraz jedna podzielona na cztery mniejsze części. Muszę przyznać, że mebel jest duży i ciężki, bo waży aż 76 kg. Wymiary nadstawki to 1,70 m szerokości, 1,14 m wysokości oraz 39 cm głębokości. Teraz pora na komodę. W niej mamy trzy szuflady oraz trzy szafki. Wszystkie zostały zabudowane, więc możemy schować w środku rzeczy, których nie chcemy przechowywać na widoku. I tak, szuflady otwierają się dosyć ciężko, ja czuję tutaj lekki opór. Być może z uwagi na mocny system cichego domyku, który tutaj zastosowano. Jeżeli chodzi o głębokość, to wynosi ona 10 cm. Jeżeli chodzi o zamykanie, cichy domyk jest już naprawdę mocny, tak jak już wcześniej wspominałam. Dlatego tego zamykania praktycznie w ogóle nie słychać. Jedyne, co możecie usłyszeć, to dźwięk uchwytu odbijającego się o metal. Dodam też, że te uchwyty są niezwykle dekoracyjne, wykonane z troską o każdy detal. Na dole mamy szafki. Sprawdźmy więc, czy otwierają się tak samo jak w przypadku nadstawki. Producent wykorzystał tutaj ten sam mechanizm otwierania i zamykania.
Szafka ma wysokość 49 cm i została przedzielona półką. Można ją regulować na trzech poziomach wysokości. Ten mebel jest jeszcze cięższy, bo waży aż 86 kg, dlatego polecamy pomoc przy jego wniesieniu. Pamiętajcie też, że usługę wniesienia możecie dokupić dodatkowo w naszym sklepie, a meble dowozimy na terenie całej Polski. Wracając jednak do wymiarów. Szerokość mebla to 1,70 m, wysokość 88 cm, natomiast głębokość to 45 cm. W kolekcji Atelier znajdziecie różne meble. Stół, krzesła, barek, biurko, a także wiele innych. Wszystkie oczywiście kupicie na naszej stronie www.twojemeble.pl, na którą teraz serdecznie Was zapraszam. Jeśli mój filmik pomógł Wam w podjęciu decyzji dotyczącej zakupu mebli, zostawcie łapkę w górę. Cześć!